Hej, 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 widzowie drodzy, witajcie na Neoarkanoidkę Spa. Nox, były diament, Emil, były diament, tylko że gram teraz randomem i nie wiem na jaką rasę trafię. Będzie ciekawie. Neoarkanoid mapa jeszcze z Brood War'a chyba, a tutaj jest totalnie, totalnie przegięta. Ma piękny zerk. Dlaczego mapa jest totalnie przegięta? Bo nie wiadomo, gdzie jest przeciwnik. Good luck, have fun. Będzie ciekawy. Zobaczymy, co by tutaj z tego zrobić. Neo Arkanoid. Taka dziwna mapka, bardzo dziwna mapka. Ekstremalnie dziwna mapka, ale niech będzie. Niech mu tak zostanie. No bo w hardowy sword, nie pamiętam. No co by tutaj zrobić? Przede wszystkim myślę jakiś fast expand. Mam nadzieję, że przeciwnik nie skautuje, że nie podgląda, bo mam wrażenie, że w ostatnio tak było. No ale to tylko moje wrażenia. Numer jest taki, to te kamienie za jakiś czas zostaną rozwalone, sprawa jest prosta, on będzie latał i pewnie ja będę też latał. I tak to się gra. Najlepsze jest to, że nie wiemy gdzie kto jest, to jest najzabawniejsze. To jest bardzo zabawne. No dobra, tylko mogę zaryzykować coś, tutaj ryzykownie zagrać. Tak, na Rhythm RSL była ta mapa, w 100% tak dobrze ktoś trafił. Po jakimś czasie, fajnie powiedziane, po jakimś czasie. Aha. Dobre jest to, że Tyran, jeżeli chce przejąć szybko bazę, ma z tym lekki problem. Tak łatwo i szybko nie przejmie, bo to jest creep fajnie rozprzestrzeniany. Ja go mogę, a Teran nie może. Aha. Fajnie, co nie? Fajnie, też się cieszę. No. Trochę to potrwa, więc... Zanim creep zostanie tutaj rozwalony. No trudno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skautujemy, czy on tutaj jest, czy go tu nie ma. Więc Emil postanowił zagrać full makro grę. Speed jest mi niepotrzebny, no ale będzie zabawnie. Będzie bardzo zabawnie. Mapka dla Zerga. Przez pewien czas tak, jak najbardziej. Przez pewien czas mapka dla Zerga. Zgadzam się w 100% z tym. Przez pewien czas. O, i Overseera nie dałem. Lekki ząg z mojej strony. W sumie duży ząg z mojej strony. Przerzucamy część dronek? Możemy przerzucić część dronek. No okej, dawać kolejnego. Trzeba się teraz mądrze tutaj porozstawiać. Gdzie on jest? Dawać mi tu po Queenie. Ciekawe, czy będzie chciał grać. Dobra, to już wiem, gdzie on jest. Wiem już, gdzie się schowa. To jest pewne akurat. To jeszcze przydronować? No jeszcze można trochę dronować. Kto mi zabroni dronowania? Nikt. Ot kto? Nikt. Taki jestem twardy. Dobra. Wiemy już, gdzie jest przeciwnik. Trzeba teraz tylko mądrze się ustawić. Żeby go pilnować. Co ten Overlord robi? On musi tutaj pilnować dropów. To jest jeszcze fajna akcja, że on nie ma opcji, żeby zeskautował, co ja kombinuję. Tak naprawdę. A czemu tu nie mam Queena? Więcej gazu. No cześć.
zeskautowałeś. Cieszę się bardzo. Jak ty się z tym czujesz, że udało ci się zeskautować mnie? Skończyło się robić? Skończyło się robić. Dawać ten creep. Aha, z tego co patrzę, on na jednej bazie na razie jedzie, więc jakieś dropy niedługo mogłyby się pojawić. Tak się tego trochę obawiam. Minerały srały. Przepraszam najmocniej za wyrażenie. No jasne, że mam ekspert, człowieku. Co ty sobie myślisz? Żebym ekspy nie dał? No i teraz będzie ważne. Przechwytywać jego dropy. To będzie ważna akcja, żeby się udało. Miny. Co on sobie myśli, że ja nie wiem, że on ma miny? Czy on próbuje to rozwalić jakoś? Tak, minami próbuje. Okej. Może być ciekawie w takim wypadku. Trochę mało tych metali. No trudno. Okej, rozwalił jedne kamienie. Pojawił się mutaliski. No to lecimy. Okej, tam trzy miny czekają na mnie. No to dobrze. Jest dobrze. To jest fajna akcja. Bo ja mogę robić taki numer. Mogę się z nim ganiać, ile tylko będę chciał. No uderz minami. Proszę bardzo, w swoje własne jednostki. Dzięki. Uwierz mi, ciebie to więcej kosztowało. Ja oberwałem, ja straciłem część mutalisków. A on eko. Ale teraz trzeba dalej go harasować. Nie ma co tak siedzieć i czekać. Stwórzmy kolejnego. Ciekawi mnie, ile on oberwał po eko aktualnie. No, wiem, nie da się ukryć. Okej, on i tak armii zbyt dużej nie miał, więc na razie będzie fajnie. Tylko co ja powinienem robić dalej? Przede wszystkim Infestation Pit. To jest raz. Będzie mocno potrzebny. No i teraz bawimy się w poszukiwania. Znalazło się tutaj jednym, żaden problem. No szefie, podganiamy się, widzę. Trochę, ale wiesz co, ja nie chcę nic mówić. Jeżeli ty chcesz bez medivaków się tutaj bawić, to nie wygrasz.
Gdzie to taka... A! Wygrana! Pięknie! Udało się. Mapa śmieszna, dosyć zabawna. Tak, Plankton stawił Rage Quita. Ewidentny Rage Quit. Dobra, Rage Quit niezły, to trzeba przyznać. Jak się podobała gra? Trochę śmieszna taka, prawda? No ale wiedziałem, to jest w sumie idealna sytuacja, że jest tak daleko między jednym a drugim. Ciekawe jakiego eko wyglądało, bez znaczenia. YouTube, papa, pamiętajcie, dzisiaj nagrywane wszystkie gry prawie są nagrywane na YouTube'a, żeby uczcić partnerstwo, powiedzmy sobie, no tutaj współpracę, tak lepiej brzmiałoby, pomiędzy MS2TV a Sapphire Polska. Chciałem się też pochwalić, dostałem ładną nową kartę graficzną, Radeon 7870, na której właśnie działamy, jak widzieliście. Wszystko cały czas było grafika na ultra, więc była śliczna i też było nic się nie cięło, więc do usłyszenia, do zobaczenia YouTube następnego razu, cześć!